10 najważniejszych wydarzeń wojny z terroryzmem. Cały konflikt przedstawiam w odcinkach na kanale Światowa Historia, także zapraszam. 10. Wojna w Pakistanie, konflikt między amerykańską i pakistańską armią, a islamskimi bojówkami, trwający od marca 2004 roku właściwie do dziś. Konflikt na tyle specyficzny, że ani talibowie, ani pakistański rząd nie chciał walk, a cały czas na terytorium Pakistanu pojawiały się niechciane samoloty amerykańskie, bombardujące bazy terrorystyczne. Oczywiście wszystko miało na celu odnalezienie Osamy Bin Ladena. 9. Druga wojna w Zatoce Perskiej. Konflikt wywołany 20 marca 2003 roku inwazją na Irak. Po wybuchu konfliktu w Afganie rząd postanowił iść za ciosem i pozbyć się broni masowego rażenia z Iraku rządzonym przez Sadama Husajna. Później w planie było dokonanie okupacji państwa i zaprowadzenia demokracji. Demokracji się nie udało zaprowadzić, a legendarnej broni nigdy nie znaleziono. 8. Więzienie w Abu Gharaib. Więzienie zarządzane przez Amerykanów w 2003 roku. Żołnierze USA torturowali tam talibów. Dochodziło do pobić, oblewania kwasem, rażenia prądem, szczucia psami, gwałtów oraz poniżania seksualnego. Po ujawnieniu wydarzeń z tego miejsca okazało się, że żołnierze amerykańscy wcale nie są tak sprawiedliwi i honorowi jak ich prezentowano. Siedem inwazja na Afganistan, inwazja przeprowadzona na podstawie uchwały Organizacji Narodów Zjednoczonych. Afgan odmówił wydania Bin Ladena po zamachach na WTC, co wymagało międzynarodowej interwencji i tą interwencją właśnie była inwazja. 6. Śmierć Husajna. Saddam Hussein, dyktator Iraku w trakcie II wojny w Zatoce Perskiej, został postawiony przed Irackim Trybunałem Narodowym za spowodowanie masakry 148 szyidów. Do egzekucji doszło 31 grudnia 2005 roku. 5. Okupacja Iraku. Po zakończeniu II wojny w Zatoce Perskiej doszło do okupacji Iraku, która miała na celu pozbycie się ugrupowań terrorystycznych oraz zaprowadzenia demokracji. Północna część Iraku była okupowana przez Stany Zjednoczone, centralna przez Polskę, zaś południowa przez Wielką Brytanię. 4. Powstanie ISAF. ISAF to specjalna struktura wojskowa to mająca na celu utrzymanie pokoju w Afganistanie. W skład ISAF-u wchodziło m.in. 11 oddziałów wojska polskiego. 3 powstanie Państwa Islamskiego. Kiedy Barack Obama wycofał wojska z Iraku, tam Al-Kaida w Iraku odłączyła się od Al Kaidy i utworzyła Państwo Islamskie. Choć na początku była to po prostu organizacja terrorystyczna, to z czasem wyrosła na potężną armię terroryzującą do dziś pół świata, zaś oficjalnie kontrolującą część Iraku i Syrii. Dwa zamachy z 11 września 2001 roku. Seria czterech ataków terrorystycznych przeprowadzonych rano we wtorek 11 września 2001 roku na terytorium Stanów Zjednoczonych za pomocą uprowadzonych samolotów pasażerskich. Sprawcami byli przedstawiciele organizacji Al-Qaida, którzy po opanowaniu samolotów skierowali je na obiekty dwóch wież World Trade Center oraz budynku Pentagonu. W przypadku czwartego samolotu atak nie powiódł się z uwagi na obronne zachowanie pasażerów na jego pokładzie, wskutek czego maszyna rozbiła się. Łącznie w zamachu zginęło 2996 osób. Był to oficjalnie początek wojny z terroryzmem. 1. Śmierć Osama Bin Ladena. Osoba, która doprowadziła do wojny, jest odpowiedzialna za śmierć tysięcy ludzi. Cała operacja, nazywana wojną z terroryzmem, miała na celu zabicie tej osoby. Niestety, Bin Laden znalazł wielu naśladowców. Ostatecznie amerykański wywiad odkrył, że Bin Laden zamieszkuje od kilku lat strzeżony kompleks w Pakistanie, na terytoriach plemiennych. Bin Laden został zabity w tajnej operacji amerykańskich komandosów z Navy Seals 2 maja 2011 roku. Dzięki za obejrzenie do końca, jeśli wam się podobało zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, zaś w komentarzu dajcie znać o czym chcielibyście kolejną dyszkę oraz przypominam, że na kanale Światowa Historia możecie dokładniej poznać konflikt z terroryzmem.